start. Bardzo serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku programu Jeden Dzień Z. Dzisiejszy tytuł odcinka to Z wody i powietrza. Na początek niezwykłe opowieści Szypra ze Szkuty Dar Mazowsza, a nieco później wzniesiemy się w Płocku ponad to piękne miasto, a na samym końcu kosmicznie. Porozmawiamy o rakietach, a raczej o ich modelach. Zapraszam. Skąd pasja do wody? Rzeka mnie wciągnęła. To jest zupełnie inne środowisko, takie dynamiczne, zmienne. Tutaj nie ma sytuacji takich samych, za każdym razem coś innego. I ta zmienność, ta dynamika człowieka pociąga. To jest też masa energii, która przepływa obok człowieka, ale gdzieś się udziela. I z tej energii można korzystać. A Wisła jest jaką rzeką? Bóg jest rzeką dość zdradliwą. W wielu swoich częściach jestem z Lubelszczyzny, jest taki spokojny, lejący się, ale potrafi jednak dobrze przyłożyć. Narew jest narowista, jak to po prostu Narew. A Wisła? Wisła to królowa. Jej wolno wszystko. Jest nieraz zdradliwa, nieraz jest powściągliwa, nieraz jest bardzo spokojna, a nieraz jest po prostu wredna i wściekła na człowieka. Także tutaj możemy odnotować wszystkie klimaty, takie to u królowej, jej wolno wszystko. Mhm. A powiedzmy trochę o tej łódce. Ona jest specyficzna, Dar Mazowsza. Tak, no Dar Mazowsza to jest największy obecnie właściwie statek drewniany. Dawniej takie szkuty pływały po Wiśle bardzo często i bardzo dużo ich było. Dzisiaj no, musimy to zrekonstruować, również wiedzę o tym, jak się budowało takie statki, ale też jak się pływało takimi statkami, to jest zupełnie inna specyfika pływania. Płaskodenny, drewniany statek, ciężki, pokaźny, ale jednocześnie unoszący się po wodzie jak piórko, stabilny, sterowny, zdecydowanie dobrze radzący sobie na tak kapryśnej rzece, jaką jest Wisła. A strój flisacki? Strój flisacki jest trochę naszą impresją. Flisacy to byli ludzie często biedni, z tym, że już ci, którzy pływali szkutami, to już byli ludzie, którzy się potrafili dorobić również pokaźnych majątków. Także generalnie mogli sobie pozwolić na stroje lekko zamorskie nawet, albo stroje trochę inne niż tutaj tradycyjne stroje wieśniackie, ponieważ ich było stać na to, żeby w Gdańsku za zarobione pieniądze kupić sobie kapelusz albo piórko do tego kapelusza, albo trochę bursztynu dla swojej ukochanej, do której wracali gdzieś tam na wsi, na Mazowszu lub jeszcze wyżej. Taka klasyczna trasa, ile trwa i dokąd płynie się? Jest to całkowicie zależne, ponieważ Wisła ma stąd, licząc do Gdańska, no ponad 500 km długości, więc tylko od naszej inwencji i ilości po prostu energii, którą w sobie posiadamy, wybieramy trasę. Typowa trasa wycieczkowa to jest godzina, dwie godziny, taka, która przeciętnemu zjadaczowi chleba daje jakieś z grubsza pojęcie o tej rzece, zwłaszcza w mieście, kiedy może sobie obejrzeć bulwary albo mijane po kolei obiekty. Zaś jeżeli chcemy poznać tą rzekę prawdziwą, tą rzekę naturalną, tą naszą mazowiecką, środkową Wisłę, to powinniśmy sobie na to zarezerwować 4 do 6 godzin albo po prostu cały dzień. Trzeba być i rano, i w południe, i wieczorem nad tą rzeką. Trzeba poczuć noc nad tą rzeką. Wtedy się ma jakby cały harmonogram tych doznań, które sprawiają, że po jednym dniu takiej podróży człowiek się czuje całkowicie zrelaksowany, tak jakby wrócił z tygodnia podróży zagranicznej. Jakie jest Pana największe wodne marzenie? Żeby Polacy zrozumieli, jak cenny skarb posiadamy i żebyśmy wszyscy razem zaczęli dbać, żebyśmy się stali faktycznie obywatelami tej rzeki, obywatelami rzeki Wisły, zaangażowanymi w tą rzekę i też dbającymi o nią, żeby było mniej obojętności, a więcej emocji i takich prawdziwych uczuć i aktywności wobec tej rzeki. Ona tego potrzebuje. Thank you.
sempre un amabile leggiadro viso in pianto in riso e menzognero la donna è mobile qua più malvenuta muta da cerco e di pensiere Skąd u Ciebie pomysł na latanie? Mój ojciec pracował wiele lat w locie. Ojciec w mundurze, cztery paski, czapka. No i tak zostało mi do dzisiaj. Jakby konsekwentnie przez cały czas szedłem w tę stronę. No i udało się to zrealizować. Także miałem dosyć łatwe życie w stosunku do kolegów, którzy musieli się zastanawiać, co ze sobą zrobić. Nie wiem, po liceum, po studiach. No ja mówię, będąc małym dzieciakiem, wymyśliłem sobie zajęcie. A co takiego jest w powietrzu właśnie, że ciągnie tam Ciebie, ludzi? Przyznam szczerze, na początku się nad tym w ogóle nie zastanawiałem. Po prostu wymyśliłem, że co to robić i zacząłem. Natomiast z czasem, szczególnie dla młodego człowieka, jakby poczucie takiej realnej odpowiedzialności za samego siebie. Jakby nasz w współczesnym świecie mamy bardzo dużo poduszek bezpieczeństwa z każdej możliwej strony. Natomiast to jest jeden z takich niewielu zajęć, nie wiem, jak wspinaczka wysokogórska, tak? Że całkowicie swoimi działaniami odpowiadamy za, dosłownie za swoje życie, tak? Takie poczucie realnej wolności, można w ten sposób to określić. Czy latanie jest trudne? Latanie składa się ze sterowania samolotem i całej reszty. Samo sterowanie jako takie nie jest trudniejsze niż moim zdaniem jazda na rowerze. Natomiast tej całej reszty, im dalej w las, tym jest więcej. To jest kwestia podejmowania decyzji, analizowania pogody, znajomości przepisów. To wszystko składa się na latanie. Czasem decyzją, nazwijmy to lotniczą, jest decyzja o tym, że nie lecimy, bo po prostu z jakiegoś powodu byłoby to niebezpieczne. Tak? Także sterowanie samolotem jako czynność manualna nie jest trudne, natomiast latanie jako całość jest dosyć wymagające. Twój preferowany model samolotu, którym najchętniej latasz i taki, którym chciałbyś latać? Nie zdarzyło mi się spotkać z samolotem, o którym powiedział, nie, tym nie chcę lecieć, bo mi się ten typ nie podoba. W sensie, może są samoloty w stanie technicznym, których bym nie chciał, że tak powiem, zwiedzać z bliska. Natomiast na pewno ten, przy którym stoimy, z Lin 526, jest jakby wśród ulubionych. Natomiast takich wymarzonych samolotów, to myślę, że jest jakieś drugowojenne myśliwce, takie typu Warbirdy tak zwane, tak? Czyli powiedzmy samolot już o wartości jakiejś tam muzealnej, ale no, myśliwie z 1000 koni silnika, tego typu sprawy, to jest takie, no raczej ciężkie do zrealizowania, ale fajne marzenie. Krótki kurs latania. Drążek, sterowanie góra, dół. Przechylanie samolotu w lewo i w prawo. Dalej mamy pedały, które odpowiadają za odchylanie samolotu również w lewo i w prawo. To wykonać zakręt, trzeba tak naprawdę użyć wszystkich trzech sterów, czyli przechylić samolot, dać mu delikatnie nogi, żeby zaczął zmieniać kierunek i podtrzymać trochę sterem wysokości, żeby nie tracił wysokości. Odpowiednik pedału gazu w samochodzie, przepustnicę, szybciej, wolniej. Najważniejszy zegar, przyrząd. Gdybym miał zostawić sobie tylko jeden, to bym zostawił prędkościomierz, bo jest najtrudniej wyczuć prędkość bez zegara. Pozostałe parametry można, powiedzmy, w pewnym stopniu ocenić na oko. Jak to się u Pana z modelarstwem zaczęło? Pochodziłem z rodziny leśników. Szczęście miałem, że mieszkając pod tym lasem, któregoś pięknego popołudnia, tak jak teraz, a nawet później, wylądował szybowiec. Pilot mi się przedstawił,
zabezpieczył szybowiec, że mu wiatr krzywdy nie zrobił na tym polu, no i przenocował u nas. Kolacja, nie wiem, o której się skończyła, ale to już było jasno. Jak przyleciał ten dwupłatowiec po niego, to już byłem na tyle śmiały do tego pilota. Panie Ireneuszu, a może kółeczko nad okolicą by się dało załatwić? No i rzeczywiście pilot poszedł na to, że przewietrzył mnie nad okolicą tym dwupłatowcem. No, przeżycie było piękne. Ja też będę pilotem, pomyślałem sobie. I tak marzyłem do klasy maturalnej. Już rodzice się nawet zgodzili, bo to czy musieli się zgodzić na badania lotnicze. Zgodzili się, lekarze niestety nie. No to mówię, trudno, będę na ziemi latał. Od wiosny 63 roku zacząłem chodzić do modelarni. Nie oszczędziłem pieniędzy na wydawnictwo, na literaturę. Ja modelarstwa uczyłem się sam w domu, w czterech ścianach. To, co potrafiłem zrozumieć czy wyobrazić sobie, to przyswajałem i próbowałem rakiet, paliwa własne, bo nie było silników. Prostą rakietę można stosunkowo szybko zrobić i jeszcze szybciej widzieć efekt tego lotu. Oj, bo się podzieli. To trzeba trafić teraz w tą dziurkę. Pan pozwoli. W pewnym sensie demonstracja konstrukcji. To jest współczesna rakieta. Tu uszkodzenie po locie, bo ona swoje zrobiła już. Zawody w modelarstwie rakietowym. Sędziowie studiują dokumentację, później na dwa dni biorą model, suwmiareczki, mierzą, przeliczają na punkty. Potem się ją odpala. Tu jest cała dokumentacja właściwych zdjęć. Fabrycznych. Rysunki to ja musiałem zrobić. Kolorystyka, znakowanie, to wszystko musi być tak jak oryginał. Ten model ile pan budował? 800 godzin. Czy za ten model pan zdobył nagrodę? Ten model to jest 1/3 tych medali. Ten model jak najwyżej ma polecieć. Jaka największa wysokość? 580. 3, 2, 1, start. Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy malowniczym rejsem Darem Mazowsza po Wiśle, podziwiając Warszawę z wody, a zakończyliśmy zdobywaniem przestworzy w Płocku. Mazowsze zarówno z wody, jak i powietrza wygląda bajecznie. Musicie to zobaczyć.